Powiedz mi, jak tobie podobał się dzisiejszy pokaz, w którym osobiście Ola wzięłaś udział? Podobał mi się bardzo. Wszystkie kreacje były magiczne. Zwłaszcza twoja. Tak, mogłam się poczuć jak prawdziwa księżniczka. Kreacje Patrycji są niesamowite. Zresztą jakiś czas temu brałam udział w sesji zdjęciowej. No i dla kobiety jest to niesamowite przeżycie. Nawet pobyć przez chwilę w takich sukniach, które są no jak z bajki. Ola, zdaniem naszej telewizji ATV tak naprawdę miałaś najpiękniejszą właśnie kreację podczas tego pokazu. Powiedz, czy jakieś próby wcześniej miałeś, aby właśnie w tak dużej sukni móc wyjść na tą scenę, no i nie mieć żadnych przeszkód? Prób niestety nie było. Udało się to zrobić spontanicznie. Myślę, że wyszło fajnie. I jeszcze do tego miałam małą, słodką dziewczynkę razem ze sobą na wybiegu. Natomiast ja mam bardzo dobry kontakt z dziećmi, więc szybko złapałyśmy kontakt. Umówiłyśmy się chwilę przed, jak to robimy, że ona wychodzi pierwsza, liczy sobie do trzech, stajemy tam razem i wracamy. Więc jestem bardzo zadowolona. Pokaz był magiczny. Wielkie gratulacje dla Patrycji, projektantki. Jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? Zaczęłam ostatnio grać jako DJ. Jest to taka moja nowa zajawka. Znaczy w domu już od dłuższego czasu ćwiczę. Wreszcie uznałam, że chyba jestem gotowa. Nabrałam lekcję u DJ-a Adamusa, więc nadszedł ten czas, że odważyłam się i pierwsze występy w klubach tutaj w Warszawie mam już za sobą. Grałam też na Stadionie Narodowym jako DJ razem z Kleo podczas Sylwestra TVN-u. I no jest to naprawdę dla mnie świetna zabawa. Podczas występów dostaję tyle pozytywnej energii od publiczności. Mam nadzieję, że też ją przekazuję i dzięki temu jest taki świetny klimat podczas występów. I no, zapowiada się, że najbliższe weekendy będę spędzała w klubach w całej Polsce, rozkręcając, mam nadzieję, świetne imprezy. Czyli tak naprawdę artystycznie cały czas się rozwijasz, że jednak tobie nie wystarcza czymś jednym się zajmować, cały czas idziesz do przodu. Tak, jest jakby to taki dodatek, no cały czas się obracałam w tej sferze muzyki, cały czas prowadzę swoje listy muzyczne na kanale For Fun TV, tak więc jestem na bieżąco z wszystkimi nowościami w muzyce i to jest takie coś, co sprawia, że jeszcze bardziej się tym wszystkim jaram, z jeszcze większą przyjemnością przesłuchuję te nowe kawałki, decydując, czy wrzucamy to na listę, czy nie, bo już od razu układam sobie w głowie jakieś swoje sety, że to mogę zagrać na imprezie. Takie, ja to na takich, więc no więc naprawdę myślę, że ten rok będzie dla mnie przełomowy.